tym filmie zrobimy ćwiczenie ze strony Khan Academy. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Mamy zapisać liczbę 22 za pomocą trzech różnych sposobów. Tutaj mamy kolumnę dziesiątek, tutaj kolumnę jedności. Podobne przykłady pokazywałam w poprzednich filmach. Zacznijmy od najprostszego przykładu. 22 to inaczej 2 dziesiątki i 2 jedności. Mamy zapisać jeszcze za pomocą dwóch sposobów. Spróbujmy. Może to być 1 dziesiątka i wtedy ile jedności musi być? 2 jedności były i dziesiątka przechodzi do jedności, czyli 12 jedności. 10 dodać 12 to jest faktycznie 22. Mogę też zapisać, że to jest 0 dziesiątek i 22 jedności. Sprawdźmy. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnego przykładu na stronie Khan Academy.